Czy ze słabej kobiety w łóżku można zrobić seks maszynę? Otóż uważam, bazując na swoim doświadczeniu, że nie. Zazwyczaj jeśli dziewczyna jest słaba w łóżku, jest kłodą, potocznie mówiąc, no to no nie da się z niej zrobić super, że tak powiem, gwiazdy porno. Po prostu no, to jest no, stan umysłu. I naprawdę poznawałem dziewczynę, która gdzieś tam miała kilku partnerów i ona po prostu no, była słaba. I naprawdę uroda nie idzie w żaden sposób z umiejętnościami w łóżku dziewczyny. Naprawdę. Powiem więcej. Te piękne dziewczyny z ładnymi buźkami zazwyczaj są bardzo słabe w łóżku. Są takimi typami roszczeniowymi, że ona nic nie musi, ona się kładzie, a ty rób swoje. Naprawdę. A jak ci gdzieś tam robi loda, to robi tak słabo, że po prostu no nie dojdziesz, nie ma opcji. Po prostu no amatorka. Naprawdę. Uważam, że zawsze najlepsze dziewczyny w łóżku, jakie miałem, takie, co po prostu do dzisiaj o nich pamiętam, są w moim sercu, to dziewczyny z ogromnymi biustami, naprawdę. To one są stworzone do stukania, po prostu. I tu nawet nie ma co patrzeć, że gdzieś tam dziewica, czy doświadczona, bo powiem tak, to zależy od umysłu dziewczyny, bo jeśli dziewczyna naprawdę chce się gdzieś tam stukać, chce dojść, chce po prostu, nie jest samolubem w łóżku, nie myśli o sobie, jest otwarta na naukę, na szkolenie się, gdzieś tam sama ogląda filmy dla dorosłych, uczy się, rozmawia z koleżankami, czyta gazetki, czyta fora, po prostu z dziewczynami przekazują sobie najlepsze techniki i tak dalej, to no, nawet jak ona nigdy gdzieś tam jeszcze tego nie robiła i gdzieś to zaczyna, to naprawdę po miesiącu jest, może być naprawdę seks maszyną i z czasem jest coraz lepsza. Bo po prostu ona chce czerpać z tego jak największą przyjemność i chce dawać jak największą przyjemność. Naprawdę zabawki, jakieś żele, to wszystko jak dziewczyna po prostu jest otwarta na doznania, to sama gdzieś tam odwiedza jakieś sex shopy i tak dalej i naprawdę niejedna dziewczyna pokazała mi takie rzeczy, że ja po prostu w życiu bym w to nie uwierzył, do czego dziewczyny są zdolne, no nie, że 50 twarzy Greya to standard, no nie? To tam nic się nie dzieje. Naprawdę. Ile ja znam dziewczyn, które mają wibratory. To jest standard, naprawdę. Jeśli dziewczyna lubią się gdzieś tam, jak nie mają faceta, to każda praktycznie dziewczyna, która nie ma faceta, to ma jakiś wibrator, jakieś dildo, no mówię, bawią się. I naprawdę musisz wiedzieć, że jeśli dziewczyna gdzieś tam, to jest tak jakby to powiedzieć, przychodzi gdzieś tam na jakieś zajęcia, warsztaty, 10 osób, na przykład grają na gitarze, no i jedna osoba gdzieś tam, co by ten nauczyciel nie zrobił, to ona się nauczy, bo ona jest zablokowana, jej się nie chce. Okej, fajnie, coś tam tego, graj dla mnie, a przychodzi druga osoba z werwą, która chce się nauczyć i widać potencjał. Widać, że walczy, pyta się tego. I są też, wiadomo, osoby z talentem, ale talent to też nie wszystko, no bo jeśli nawet mamy osobę z talentem, ale nie będzie się chciała gdzieś tam szkolić czy i tak dalej, no to ten z przeciętnymi umiejętnościami, który będzie miał wolę walki, przewyższy tego z talentem. Naprawdę. Bycie w czymś dobrym to ciężka praca. Talent to jest ten 1%.
Dlatego jest wiele utalentowanych osób, którzy nigdy gdzieś tam nie osiągają sukcesu, no po prostu im się nie chce, są zaleniwi. Rozumiesz? Dlatego jeśli dziewczyna jest słaba, dla mnie na przykład pierwszy stosunek z nową dziewczyną mi wszystko o niej mówi, to już jest... Już jest po prostu, już wiem, widzę jej charakter. Jeśli jest samolubem, to gdzieś tam weźmie, gdzieś tam. Najgorsze jest to, jak na przykład mówisz dziewczynie, żeby wzięła go do buzi, czy coś tam, to już cały psuje, całe to już jest takie wymuszone. Dziewczyna, która gdzieś tam chce ci dać przyjemność, sama ci rozpina rozporek, sama, no mówię, biegnie buzią, żeby go jak najszybciej, bo zna te punkty. Tak samo jak facet, od razu. Leci w dół, no nie, bo chce już dać dziewczynie jak największą rozkosz, już język jego po prostu lata, nie może wytrzymać. Po prostu chcesz dziewczynę rozpalić, żeby wybuchła. Raz miałem taką sytuację, naprawdę, po prostu... że gdzieś tam stukam dziewczynę i ja się staram, wiecie, tempo i tak dalej, żeby ona doszła, żeby miała orgazm, no jedna szybciej dojdzie, druga wolniej, ale po prostu staram się, nie dochodzę, a dziewczyna gdzieś po 15 minutach do mnie, kiedy dojdę? I jak myślicie? Więcej już z tą się dziewczyną po prostu, no, nie spotykałem, bo tu to było... To było dla mnie no, dziwne, poniżające, że dziewczyna miała jakieś zaburzenie, nie potrafiła osiągnąć orgazmu, bo normalna dziewczyna, która jest gdzieś tam, zna swoje ciało, to chce, żeby facet ją stukał jak najdłużej. Ona będzie miała jeden orgazm, za chwilę będzie miała drugi i każdy kolejny orgazm jest silniejszy u kobiety. To nie jest tak jak u nas, że my dojdziemy i potrzebujemy te kilka minut, żeby dojść i tak dalej, wtedy lecimy dalej. Kobieta po jednym zaraz może już mieć drugi. Dlatego czasem jest tak, że stukasz laskę, ona gdzieś tam cała się telepie na dole, wszystko jej gdzieś tam zaciska, bum, odpłynęła i za chwilę znowu drugi. Naprawdę. I są dziewczyny, które po prostu uzależniają się od tego i non-stop chciałyby, żeby je facet stukał. Naprawdę. I to jest moim zdaniem najlepsza dziewczyna, bo tu wtedy ci nie będzie brakowało niczego. Będziesz naprawdę szczęśliwy. A teraz mamy dziewczynę, która gdzieś tam leży, przekręci się, stuka, zero, nawet nie jęknie. Jeśli dziewczyna gdzieś tam nie jęczy, no to też ma jakieś zaburzenia, bo zdrowa dziewczyna, no jęk to jest oznaka, że robisz to dobrze. Bum. I mówię, że całkiem inne są kobiety z wielkimi biustami, super ciało, to jest w ogóle, co mówię, maszynki do stukania, a dziewczyny gdzieś tam z małymi biustami... chudziutkie, szczuplutkie, no nie takie z pięknymi twarzami, a super dupami, ale i to one to są takie, no nie lubię takich dziewczyn, naprawdę. One są, one, no mówię, ciężko to opisać, no nie, ale współczuję temu, kto ma dziewczynę i po prostu nigdy nie przeżył prawdziwej bomby w łóżku. Że po prostu ja, no miałem, mam teraz taką dziewczynę, że ja po prostu odpływam, ja po prostu w kosmos odpływam, po prostu dziewczyna jest po prostu ideał w łóżku. To, co ona robi buzią, to już, to jest po prostu raj. A gdzieś tam... niektórym wystarczy to, że dziewczyna jest ładna i to już mu wystarczy, ona się położy, on jest na górze, widzi gdzieś tam jak biust skacze i raz, dwa, trzy i o. I tyle, i mu to wystarczy i to na dłuższą metę rodzi frustrację, bo dziewczyna nie czerpie z tego korzyści, to jest takie wchodź, rób swoje i nara. Już, skończyłeś? Okej. Współczuję takim facetom, co oni muszą przeżywać. Nigdy gdzieś tam nie
przeżyć prawdziwego wybuchu wulkanu w łóżku. I jeśli w łóżku jest dobrze, dopasowywujecie się i tak dalej, po prostu robisz wszystko, robisz to, na co masz ochotę. Nie ma w ogóle jakichś barier. Naprawdę. To taka relacja, to jest po prostu no, najlepsza relacja na świecie. I nawet jak gdzieś tam są inne problemy, to uwierz mi, że dopasowywując się z dziewczyną super w łóżku, inne problemy nie mają znaczenia. Mam nadzieję, że zrozumiałeś. Trzymaj się.